Agnieszka Szkrawan. Narodziny motyla. Idzie gąsienica. Wielki ma apetyt. Zjada młode listki. Jak ci, Liszko, nie wstyd? Po sobie zostawia rośliny z dziurami. Żeruje od rana. Z małymi przerwami. Syta po obiedzie, za pracę się wzięła, budowę kokonu z przędzy rozpoczęła. To wcale niełatwo mieszkanko budować. Gdy pracę ukończy, będzie gdzie się schować. W nowym domku wiesza na oknie firanki. Może ją odwiedzą jakieś koleżanki. Wstawiła mebelki, urządziła modnie. W mieszkanku jest ślicznie i bardzo wygodnie. Teraz już zmęczona. Odpoczywa w domku. Siedziała zamknięta do samego wtorku. W środę na szerokość drzwiczki otworzyła. Wyjrzała na zewnątrz. Trochę się zdziwiła. Czuła się inaczej, lekko i powabnie. Co się stało z Liszką? Kto dzisiaj odgadnie? Nie gruba, lecz smukła. Barwne skrzydła miała. Nasza gąsienica motylem się stała.